Czy ty jesteś nienormalny? Pory dnia ci się pomyliły. No chodź. Tofik do nogi. Ewidentnie ci się pory dnia pomyliły. Co ty tam skrobisz? Tofik! Wystraszyło się dziecko. Co ty tam jesz? O Jezu, co za zwierzę. No przecież dzień jest jeszcze, a ty już wstał? Ty dobrze się czujesz? Co tam skrobisz? Gdzie ty taki spłaszczony idziesz? Czemu ty nie umiesz stać jak chomik? O tak. Tylko spłaszczone, przejechane zwierzę. On myśli, że go nikt nie widzi. Ty wyglądasz jak rozjechany. Chodź tu. Gdzie idziesz? Tam nie zmieścisz się. Chodź. Do. Matka cię uczesze. Poczekaj ta, ty rozjechane stworzenie. No. Czekaj, bo ja tu telefon sobie położę. No, tu są ludzie. No trociny chcę ci wyjąć, no poczekaj. No stój. No masz trocinę tu. Stój. Jaki ty się ruchomy zrobiłeś teraz. Poszedł. Tofik. Czekaj, jeszcze tu gdzieś czuję trociny. Możesz ty stanąć stabilnie? Gdzie znowu idziesz? Nagle cię wzięło, żeby tam iść, tak? Ty leziesz. Tam nie. Ja wiem, że ty chcesz za klatkę, a tam za scenę, ale nie. Ty takie spłaszczone zwierzę udajesz? Ja to wcale taki płaski nie jesteś. Jezu, jakie tu przejechane. Nie. Pod łóżko też nie. Sąsiad, cicho bądź. Ja go uczeszę, bo on jeszcze ma wszędzie trocinę. Nie wiem, jak to mają inne chomiki, ja to Fika uwielbiam za to, że on ma te włosy takie stojące. Nie. Co cię tak łóżko interesuje, tam pod łóżko dokładnie? No, idź precz od tego łóżka. Znajdź sobie inne miejsce. Zostaw, nie gryź tego. Chyba go sąsiad obudził. Ty rozczarchańcu, weź to pokaż ludziom. I obudziłeś się sam, tak? Sąsiad cię po prostu obudził. Chodź, coś ci dam. Dam ci coś fajnego. Co ty lubisz? Nie wychodź mi. Tego szukasz? Tego szukasz. Oczywiście, że tego szukasz. No? Jemu nic więcej nie trzeba teraz. Nie? Ja tak jest. Wejdź do tego. A matka ci...